Dzień dobry, Łukasz Cupryjak z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy na temat obszarów roboczych w online'owej wersji Power BI. Czym są obszary robocze? Obszary robocze służą do wspólnej pracy nad zawartością z innymi osobami oraz do udostępniania im tej zawartości. Można dodawać innych użytkowników do obszarów roboczych oraz współpracować nad pulpitami nawigacyjnymi, raportami, skoroszytami oraz zestawami danych. Poza jednym wyjątkiem, wszyscy użytkownicy obszarów roboczych muszą mieć licencję usługi Power BI Pro lub w niektórych przypadkach Power BI Premium. Za chwileczkę Państwu pokażę, jak dodać obszar roboczy i jak go wykorzystać. Na potrzeby prezentacji mam już przygotowaną wizualizację, którą wykonałem wcześniej w Power BI Desktop. I teraz, proszę Państwa, będę chciał tą wizualizację udostępnić. No właśnie, ale gdzie? No chciałbym udostępnić to nie w moim obszarze roboczym, ale chciałbym go udostępnić w obszarze, gdzie będę zarówno ja, jak i mój kolega Tomek Grabowski. Zobaczcie, jak to zrobić. Na zakładce narzędzia główne, kiedy kliknę publikuj, to okazuje się, że niestety mam tam kilka obszarów roboczych. Mam mój obszar roboczy, tak jak sama nazwa wskazuje, to jest to tylko i wyłącznie mój obszar. Mam tutaj także pododawane przeróżne obszary robocze, ale one nie są dodane przeze mnie, tylko zostałem do nich zaproszony. I teraz uwaga, jeżeli chcę dodać nowy obszar roboczy, to klikam sobie tutaj anuluj i przechodzę do wersji online'owej Power BI. Odpalam sobie tą wersję. No, oczywiście warunek konieczny to zalogowanie się. Dobrze, już jestem, proszę Państwa, u siebie na koncie i teraz proszę zobaczyć, jak stworzyć taki obszar roboczy. Najeżdżam na zakładkę obszary robocze i mam coś takiego jak utwórz nowy obszar roboczy. Nazwijmy sobie ten obszar roboczy obszar wspólny Łukasz Tomek. Mogę opisać sobie ten obszar, co będzie wykonywane. Wspólna praca nad zestawami danych. Zapisuję sobie i w tym momencie już mam gotowy obszar roboczy o nazwie obszar wspólny Łukasz i Tomek. I teraz tak, minimalizuję sobie Power BI Online i teraz publikuję sobie do tego obszaru. Proszę zobaczyć, klikam publikuj, tu już się pojawi ten nowy obszar roboczy. Proszę bardzo, wybieram go. Trwa w tym momencie publikacja do tego obszaru. Dobrze, wróćmy z powrotem do wersji online'owej, odświeżmy sobie, żeby na pewno się wszystko przeładowało. No i teraz proszę zobaczyć, że mam już tutaj dodane raporty. Ale wiem, że dzisiaj na przykład nie mam czasu, brakuje mi możliwości, mocy przerobowej i chciałem poprosić Tomka, żeby on dalej zajął się, uwaga, pracą nad tym zestawem danych. Więc teraz uwaga, na tym obszarze roboczym przechodzę do zakładki dostęp i w tym momencie dodaję kolejnego użytkownika, czyli w tym przypadku będzie to Tomek Grabowski. No i teraz pytanie, kim Tomek powinien zostać? Czy powinien być to administrator, członek, współautor? Czym różnią się poszczególne uprawnienia? Żeby zobaczyć, jakie są różnice, przygotowałem dla Państwa bardzo krótką prezentację porównującą te wszystkie uprawnienia. Zobaczmy sobie. Administrator, no nie trzeba tak naprawdę nic tutaj dodawać, ma wszystkie możliwe funkcjonalności, ale uwaga, drugi w hierarchii, jeżeli chodzi o ważność, jest członek. On też posiada dość dużo możliwości, ale nie ma jedynie możliwości aktualizowania i usuwania obszaru roboczego. Nie ma także możliwości dodawania i usuwania innych użytkowników, w tym innych administratorów. Oraz uwaga, nie może zezwalać współautorom na aktualizowanie aplikacji dla danego obszaru roboczego. Pozostałe wszystkie funkcje działają. Kolejnym w hierarchii jest, uwaga, współautor. I współautor dodatkowo nie może dodawać członków lub innych użytkowników o niższych uprawnieniach, nie może publikować aplikacji, nie może aktualizować aplikacji oraz nie może tych aplikacji udostępniać. I uwaga, najniższy element w hierarchii to jest osoba przeglądająca. To jedynie co mi pozostaje to opowiedzieć, co ta osoba może. Może wyświetlać elementy poszczególnych raportów i korzystać z nich oraz może odczytywać dane. I to są jedyne funkcjonalności, które potrafi wykonać. No dobrze, to teraz musimy ustawić, co będzie mógł wykonywać Tomek Grabowski. Dodajmy sobie Tomka. Jeżeli na przykład tutaj nie zmieniłem, to mogę w każdym momencie, zobaczcie, podmienić na współautor, administrator. No nie, dobrze, niech zostanie członkiem, proszę Państwa. Nie szalejmy, no nie, żeby nie miał za dużo. I na przykład mogę dorzucić kolejną osobę. Czuję, że jednak niestety ten obszar wspólny Łukasz Tomek będzie za mały. Na przykład dorzucam Agatę. I Agatę mówię, żeby zobaczyła, no czy panowie tu wszystko dobrze przygotowali, to zawsze tutaj nasza koleżanka, koordynatorka zobaczy i powie, no nie, no te kolory to są fatalne.
zapisane, więc uwaga. Agatę możemy na przykład zrobić osobą przeglądającą, dodajemy. I teraz zobaczcie, jeżeli mam już to wszystko przygotowane, klikam zamknij, to tak naprawdę dostęp otrzymuje zarówno ja, Agata, jak i, uwaga, Tomek. I teraz przeloguję się specjalnie na konto Tomka, żebyście mogli Państwo zobaczyć, że to naprawdę działa i on będzie mógł wykonywać z tymi raportami to, co wcześniej pokazałem w prezentacji, czyli z tymi elementami, które są dla niego dostępne. Otworzymy sobie przeglądarkę konkurencyjną. To będziemy widzieli zarówno tu i tu. Tutaj już Tomka mam dodanego, no bo bardzo często na szkoleniu to pokazuję, co wykonujemy. I teraz uwaga, obszar roboczy. I proszę bardzo, w tym momencie jestem już u Tomka i mogę wykonywać jakie elementy. No mogę na przykład ten raport udostępnić i Tomek może na przykład dalej te raporty udostępniać. To wszystko jest dozwolone. No ale teraz uwaga, mówię, kurczę, no Tomek za dużo robisz jednak. No nie podoba mi się, że to udostępniasz. No to ja, spójrzcie, mówię sobie tak, dostęp. I mówię, Tomku, sorry, będziesz osobą przeglądającą od dzisiaj. Przykro mi, nie będziesz miał takich możliwości, jak to by się wydawało. Odświeżymy sobie to, tam potrzeba dosłownie kilkanaście sekund na przeładowanie tych wszystkich uprawnień. No i teraz zobaczmy, no właśnie, już Tomek tego raportu nie może, proszę Państwa, udostępniać, ponieważ zabrałem mu uprawnienia pozwalające na taką możliwość. I teraz uwaga. To jest najfajniejsze, że pracować razem, wspólnie z innymi osobami, zobaczcie, nie musimy mieć tak naprawdę SharePointa. To nie jest wymagalne. Power BI w wersji online'owej daje takie możliwości. Jeżeli jeszcze raz podmienię tutaj, zobaczcie, w dostępach Tomka Grabowskiego, no damy go teraz, jak będzie tym członkiem, to tak jak zgodnie z tymi sugestiami, zobaczcie, Tomek, jeżeli już dostanie możliwość, czyli już teraz ma możliwość na przykład tworzenia kolejnych raportów na podstawie tego, to spójrzcie, jeżeli kliknę sobie na obszar roboczy Łukasz i Tomek, to w tym momencie mogę utworzyć raport na podstawie tego zestawu danych. Czyli to wszystko zależy, jakie uprawnienia dodamy. Możemy zapraszać oczywiście jak najwięcej osób do tego zestawu, do tego obszaru roboczego. Jeżeli, uwaga, chcemy edytować obszar roboczy, powracam z powrotem do swojego konta i na zakładce ustawienia zawsze możemy sobie zmienić nazwę, możemy usunąć ten obszar roboczy, a także w dostępie możemy po prostu tu usunąć poszczególną osobę. Jeżeli chodzi o najważniejsze elementy w obszarach roboczych, to pokazałem Państwu wszystko. Zachęcam do używania obszarów roboczych. Oczywiście pamiętajcie, że te obszary robocze są dostępne w wersji Power BI Pro oraz w wersji Power BI Premium. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia na szkoleniu. Pozdrawiam, Łukasz Cupryjak.